Drogie panie, jeżeli jeszcze z wami nigdzie nie było na żadnym z naszych super workoutowych wyjazdów, to ja myślę, że to jest najwyższa pora, żeby się nad tym zastanowić i do nas napisać. Na ten wyjazd nie musisz się specjalnie szykować. Możesz przyjść tak jak stoisz, weź wygodne buty, weź sportowe ciuchy, weź ze sobą wodę, dużo wody i naprawdę złap duży dystans do samej siebie, otwórz się na ludzi. Nad tym tutaj pracujemy. Pracujemy tutaj nad otwarciem się, nad swoimi umiejętnościami, nad swoją pewnością siebie i nad tym, żeby się nie bać siebie nawzajem. Dziewczęta, które tu przyjeżdżają, są naprawdę różne. Wielokrotnie się po prostu nie znają przed tym weekendem. I na ten weekend przyjeżdżają i po weekendzie nagle są super ziomeczkami, koleżankami. Naprawdę trafiają do nas z różnych miast. Mieliśmy turnusy, kiedy dziewczyny przyjeżdżały z Olsztyna, z Krakowa, z Wrocławia. W trakcie tego turnusu była dziewczyna z Wrocławia, gdzieś tam ją na pewno złapiecie. Była nawet dziewczyna, która przyjechała do nas z Niemiec, więc jak się chce, to można. Ja was do tego gorąco zachęcam. Od kobiet dla kobiet, nikt was lepiej nie zrozumie niż kobieta. Granica dolna wiekowa 18. Trzeba się szanować. Granicy górnej nie mamy. Tutaj przyjeżdżają panie naprawdę w różnym wieku. I o co chodzi? Żeby się dobrze bawić w babskim gronie, bo przecież umiemy się dobrze bawić same ze sobą, prawda? Zapraszam. Workout Weekend. Śledźcie nas. Cześć, było super. Polecam weekend w zamku Janów Podlaski. Przede wszystkim poznałam szamana i zdechła mi bruszka. Do zobaczenia. Dziewczyny, hej, jeśli lubicie tańczyć i zastanawiacie się, czy przyjechać, to się nie zastanawiajcie, tylko przyjeżdżajcie. Jest super, ja przyjechałam z Wrocławia, nikogo tu nie znam, teraz znam wszystkich. Jest super, super inspiracja, świetna zabawa, przyjeżdżajcie. Cześć, było super i bardzo polecam obóz w Janowie Podlaskim. Hej, witamy. Matki Polki, tak. Góry domowe. Nie tęczymy, nie ruszamy się, mało znaczy, troszeczkę tak, tylko. Ale nie zwracajmy na to uwagę. Tak jak mówiłyśmy, nie połamane. Szczęśliwe, poniewierane, ale przyjedziemy następny raz. Tak, przyjeżdżajcie. Dziewczyny, było zajebiście na tym wyjeździe. Nie zastanawiajcie się, pakujcie i przyjeżdżajcie na kolejny. Cześć, mam na imię Halina. Cześć, Dominika. Chciałam powiedzieć, że właśnie jak skończyłyśmy workoutowy weekendowy babski wyjazd, który był moją trzecią edycją. Moją pierwszą, tak. Halina mnie, że tak powiem, tutaj zbawiła i bardzo dobrze. Natomiast tak, reset jest genialny. Oczyszczasz umysł, oczyszczasz duszę. Nie oczyszczasz ciała, bo masz taki wycisk, że zapominasz o Bożym świecie. Ale dla wszystkich kobiet, które na chwilę chcą się oderwać od życia i zapomnieć o swoich bolączkach, o swoich problemach i trudach, gorąco rekomenduję. Ja czuję się jak nowonarodzona. Jest świetne jedzenie, nawet dla tych, którzy są wege i gluten free, jak na przykład ja. Świetne posiłki, świetne towarzystwo, dużo, bardzo dużo wsparcia. Maksimum różnorodnych zajęć, bo wybiera się między salsa, zumba, twerk, stretching, czego dusza zapragnie. No jest jeszcze basen, spa, no i wieczorna integracja, która jest... Integracja jest najlepsza, tak. I ja mam bardzo ważne pytanie na koniec tego wyjazdu. Kiedy będzie następny, bo ja chcę się już zapisać. Tak, z mojej strony chciałam powiedzieć, że to był mój pierwszy wyjazd i bardzo na pewno mile będę go wspominać. Nie dawałam rady na wszystkich zajęciach, ale nie poddawałam się, także na pewno mile będę to wspominać. Fajne zajęcia, jest też basen, także jak mamy zmęczone mięśnie, także możemy się wylosować na basenie. Jedzenie super, tak jak Halinka podziela mi zdanie i zapraszamy, bardzo jest fajnie. A do domu człapiemy, bo mamy tak zmęczone nóżki. Polecamy. No to mamy teraz przed sobą główną organizatorkę zamieszania, która zdecydowanie nie lubi gadać do kamery, ale to jest bardzo ważne, żeby ona wam powiedziała, dlaczego macie jechać na ten wyjazd. Słuchajcie, jeździcie, bo ja się tu po pierwsze mogę wyżyć choreograficznie w moim najkochańszym stylu tanecznym, jaki nie wiem, co z nim robię. Po drugie, uwielbiam to dla was organizować, więc zapraszam wszystkich. Zapraszamy!